Oczywiście, proszę Państwa, chcemy porozmawiać o zwrocie podatków dla emerytów. Jest z nami już Paweł Majewicz, ekonomista. Witamy serdecznie. Dzień dobry. W tym wieku, o którym chcemy porozmawiać, witaj serdecznie. To już raczej rozsądek i mądrość są na odpowiednim miejscu, jest wszystko ukształtowane, ale rzeczywiście pojawia się szansa, żeby odzyskać naprawdę potężne pieniądze, tak, jeżeli chodzi o kwestie emerytur. Opowiadaj, kto może i w jaki sposób musi to zrobić. Tak, ten zwrot podatku nadpłaconego będzie możliwy wraz z rozliczeniem rocznym za 2022 rok. I Urząd Skarbowy ma 60 dni na zwrot podatku, jeżeli składamy zeznanie podatkowe w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym. Natomiast jeżeli składamy takie zeznanie w formie elektronicznej, na przykład poprzez portal Twój e-PIT, to Urząd Skarbowy ma do 45 dni na zwrot nadpłaconego podatku. I zachęcam do tego, aby już 15 lutego zaglądnąć do swojego systemu Twój e-PIT, bo już wtedy Urząd Skarbowy zamieści rozliczenie podatkowe. I jeżeli wtedy zaakceptujemy to rozliczenie podatkowe, wówczas jest szansa, że dostaniemy zwrot na końcu marca, początkiem kwietnia. Czyli bardzo szybko. Okay. Powiedziałeś, jest szansa, czyli to oznacza, że nie wszyscy emeryci otrzymują zwrot. Tak, nie wszyscy emeryci otrzymają zwrot z tego powodu, że w 2022 roku wprowadzono wyższą kwotę wolną od podatku, aniżeli jeszcze poprzednim 2021. I ta kwota wynosi 30 tysięcy złotych. A więc emeryci, którzy zarabiają do kwoty 2,5 tysiąca złotych brutto, w ogóle nie zapłacą podatku. I nie dotyczy to jedynie emerytów i rencistów, ale w ogóle wszystkich osób, które rozliczają się na tak zwanej skali podatkowej. Wcześniej mieliśmy podatek 17%. On został zmniejszony od 1 lipca do 12%, ale obowiązuje rozliczenie wstecz, czyli od 1 stycznia 2022 roku do końca grudnia będzie podatek 12%. I teraz skąd się bierze zwrot tego podatku od na przykład zapłaconej emerytury? Tak jak tutaj rozpisałem, weźmy pod uwagę na przykład kwotę brutto emerytury 2600 złotych. Czyli ponad tym progiem, tak. Tak, ponad tym progiem o 100 złotych. Czyli wcześniej podatek wynosił 204 złote. Bo było to 17%. Tak, bo było to 17% i on został naliczony od stycznia do lipca zeszłego roku. Natomiast do końca czerwca, a od 1 lipca ten podatek wynosi 12%. Natomiast w rozliczeniu podatkowym będziemy mieli rozliczenie od stycznia do czerwca, czyli wtedy, kiedy obowiązywał 17% podatek. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. 6 miesięcy. Dokładnie. I przy takiej kwocie emerytury brutto, kwota emerytury netto to jest w zaokrągleniu 2/3 tej kwoty. Różnica kwoty podatku w całym roku wyniesie 60 zł. Dla kwoty emerytury 3000 zł. Wcześniej byśmy zapłacili 1020, obecnie 720, więc w całym roku będzie to 300 zł, ale z racji tego, że w pierwszym półroczu nie był ten podatek pobierany, tylko w drugim, no to zwrot będzie około 150 zł. Przy takiej kwocie brutto około połowę tej kwoty, czyli 300 zł, przy kwocie 4000 około 450 zł, czyli połowę tej kwoty. Przy emeryturze 5000 brutto to będzie zwrot około 700 zł. I nie musimy składać żadnych wniosków do Urzędu Skarbowego, to jest bardzo istotne. Dzieje się to automatycznie, czyli Urząd Skarbowy automatycznie zwróci pieniądze na konto świadczeniobiorcy maksymalnie do końca lipca. Natomiast pamiętajmy, że zeznanie podatkowe w tym roku podatkowym musimy złożyć najpóźniej do 2 maja obecnego roku. Jeżeli tego nie zrobimy, to zrobi to za nas Urząd Skarbowy, ponieważ teraz rozliczenia, tak jak wspomniałem na początku, są dostępne również w systemie Twój e-PIT. A czy tutaj chodzi tylko o emerytów, czy również może jakieś inne świadczenia renty mają tutaj też szansę na zwrot? Wszystkie osoby, które rozliczają się na skali podatkowej, czyli do 120 tysięcy złotych płacą 12% podatek, powyżej tej kwoty 120 tysięcy 32% i mają kwotę wolną 30 tysięcy, podlegają pod ten zwrot podatku. Także to nie musi być tylko emeryt i rencista, tylko osoba na przykład zatrudniona na umowę
o pracę. Jest jeszcze obowiązkowa składka zdrowotna. Ona wynosi 9% od kwoty brutto i ona jest odejmowana od tej kwoty brutto wynagrodzenia. No ale to obowiązuje wszystkich również. Jasne. I to bardzo czarno na białym, a nawet czerwono i zielono na białym. Pawle, bardzo tobie dziękujemy. Podsumowując, w takim razie, jeżeli ktoś, któryś z emerytów wcześniej chciałby te pieniądze uzyskać, rzeczywiście nie ma co czekać z rozliczeniem z fiskusem. Natomiast jeżeli ktoś tego nie zrobi do 2 maja, to też spokojnie zrobi to za nas wtedy system, aczkolwiek na zasadach, na których podchodziliśmy do tego w zeszłym roku, więc jeżeli jeszcze gdzieś pojawiła się jakaś szansa na jakąś ulgę, no to to wszystko trzeba na bieżąco w tym roku porozliczać. Tak, ale im szybciej to zrobimy, tym szybciej dostaniemy zwrot tego podatku. Jeżeli mieliśmy emeryturę powyżej 2,5 brutto. Tak jest. I to ważne zaznaczenie, że chodzi o ten próg 2,5 tysiąca wzwyż. Dzięki. Dziękujemy serdecznie. Dobrego dnia życząc. Do kolejnego zobaczenia, bo kilka jeszcze tematów ekonomicznych mamy do rozgryzienia. Ekonomicznych i tych nieekonomicznych oczywiście. Oj tak. A teraz